Witamy Was bardzo serdecznie. Kolejna edycja, 9 już Maratonu WIWN. Jesteśmy po kolejnej fantastycznej prelekcji. Ze mną Flip na pierwotnym, czyli Patryk Sołtysiak. Witam Cię. Witam. Oraz Maciej Welman. Druga, tak samo przystojna, połówka. Dziękuję, bardzo mi miło. To ja dziękuję. Także po komplementach przechodzimy do meritum. Dlaczego warto inwestować na rynku pierwotnym? Jeśli chodzi o obrót mieszkaniami, bo tym się konkretnie zajmujemy, to z mojej perspektywy, biorąc pod uwagę też troszeczkę rynek wtórny i porównując to do siebie, no to jednak na rynku pierwotnym pracujemy z profesjonalistami. Osobami sprzedającymi są osoby, które nie pierwszy raz sprzedają mieszkanie i dobrze wiedzą, jak sobie radzić z klientami, więc to jest takie trochę wyzwanie, szczególnie pod kątem procesu negocjacji, żeby podejść do tej drugiej strony w troszeczkę nieszablonowy, niestandardowy sposób. Do tego jeszcze, no nie ukrywam, współpraca ze spółdzielniami też nie była dla mnie najlepsza, więc na rynku pierwotnym dużo łatwiej jest wprowadzić jakiekolwiek zmiany lokatorskie w takim mieszkaniu. Można to zrobić na etapie budowy. No tak, są osoby, które chwalą sobie inwestowanie na rynku wtórnym z różnych względów, aczkolwiek dzisiaj mamy sytuację, kiedy ceny na rynku wtórnym dorównują rynkowi pierwotnemu, a tak jak sami doskonale wiecie, wchodzimy w mieszkania na rynku pierwotnym, gdzie nie mamy całego tego odgruzowywania, wrzucania bomby, wywożenia kolejnych po prostu śmieci i gruzów. Powiedzieliście o spektakularnych zyskach podczas swojej prezentacji, takich naprawdę od 212% do przy jednym mieszkaniu, tam po prostu był taka ilość procentów, że zaczęłam się zastanawiać, jak wy to robicie, że wasi absolwenci, bo to był przykład inwestycji na rynku pierwotnym zrealizowanych przez waszych absolwentów. Jakie czynniki tutaj działają? Po prostu kupujecie w tak fantastycznej cenie, dogadujecie się z deweloperem, czy na przykład, nie wiem, macie informacje z rynku, że tutaj będzie świetna oferta cenowa, bo deweloper na przykład, nie wiem, potrzebuje kolejną transzę. Jak się kupuje tego typu, no, perełki, można powiedzieć, inwestycyjne, żeby tak dużo zarobić? Znaczy, cena jest bardzo istotna, tylko ważniejszym czynnikiem przy obrocie nieruchomościami, żeby wyszła nam tak duża stopa zwrotu, jest stosunkowo mały wkład. Jeżeli zainwestujemy w nieruchomość 50 tysięcy złotych, tak, bo dogadaliśmy się z deweloperem na system 20-80, czyli wpłaciliśmy mu 20% i zarobimy 50 tysięcy na tym mieszkaniu, no to mamy stopę zwrotu, jeżeli zrealizujemy to w rok, na poziomie 100%. Podwoiliśmy swój wkład. W momencie, kiedy gdybyśmy kupili to mieszkanie za 400 tysięcy złotych i je wykończyli i zarobili na nie na przykład 75 tysięcy, nominalnie zysk będzie większy, ale stopa zwrotu wyjdzie nam tylko 12%, więc cena oczywiście ma znaczenie, tak jak tytuł naszej książki, która miała premierę dzisiejszego dnia. Ale niestety książki panowie nie przynieśli, wiemy, że dzisiaj jest premiera i do tego chciałam nawiązać, ale oczywiście możemy o tym wspomnieć, że dzisiaj premiera książki Flipu na pierwotnym. Tak, i jest ta cena istotna, ale wyobraź sobie sytuację, idziesz do dewelopera i deweloper mówi, że cena jest 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Negocjujesz, udało ci się wynegocjować 200 zł z metra. To co jest ważniejsze? 200 zł rabatu z metra na mieszkaniu, czy to, że ty zapłacisz za to mieszkanie za półtora roku? System płatności i zespół innych czynników decydują o tym, że jest to, te stopy zwrotu są zdecydowanie wyższe, jeżeli chodzi o jednostkowo, tak, czyli 50, 70, 120% niż na rynku wtórnym, no bo nominalnie rynek pierwotny daje możliwość niepłacenia za mieszkanie. No tak, no to był ten słynny przykład i to jeszcze w Łodzi, Łódź Górna, mieszkanie zadatkowane, tam chyba było w systemie 10 na 90, 33 tysiące, reszta płatności odroczona i faktycznie stąd tam wyszedł taki spektakularny, tak, 116% było. Natomiast, a jak to wygląda dzisiaj? Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że deweloperzy wstrzymują sprzedaż, bo jednak no, mamy do czynienia z sytuacją, że wzrost materiałów budowlanych drastyczny, niedostępność materiałów, ceny gruntów rosną po prostu kosmicznie. No i z tego, co obserwuję rynek, między innymi za tydzień jestem na forum rynku nieruchomościowego, gdzie będą najwięksi deweloperzy, no jest informacja, że wstrzymujemy, czekamy. Jak wam teraz się w tej sytuacji realizuje tego typu inwestycje? Jak kupujecie takie mieszkania dzisiaj od deweloperów? Czy metodologię działania mamy zawsze taką samą, zresztą opisujemy ją w książce, natomiast ale teraz... Ale marketingowy widzicie? Kurczę. Skupiamy się głównie na mniejszych miejscowościach, a w szczególności
na dewelopera, którzy po prostu ponoszą mniejsze koszty w ramach trwania całej inwestycji, mianowicie na takich deweloperach, którzy sami sobie są generalnym wykonawcą. Nie mają zewnętrznych podwykonawców, którzy często teraz wypowiadają umowy, są renegocjowane warunki. Tutaj, w tym wypadku, to oni dyktują warunki na rynku, mogą ustawić bardziej atrakcyjne ceny w relacji do reszty deweloperów w lokalnej konkurencji, a jakość jest na pewno nie niższa, czasami nawet taka sama, jak pozostali deweloperzy, którzy mają dużo wyższe ceny. A jak prognozujecie wzrost cen na rynku pierwotnym? Bo widzieliśmy przez ostatni rok, że te ceny nieruchomości leciały o kilkanaście procent i zauważało się po prostu, że tak jak ja w samej Łodzi widzę, tak, że w przeciągu 2 lat mogłam kupować mieszkania z rynku pierwotnym za 4900, potem było 5, 5,5, 6, dzisiaj w niektórych miejscach to jest nawet 8 tysięcy, dochodzi do 10. No Łódź też była niedoszacowana, więc to jakby jest kolejny temat, ale jak dzisiaj na przykład prognozujecie wzrost cen na rynku pierwotnym? W tych 6 kluczowych miastach, bo najczęściej się o nich mówi, tak, robiąc analizy, czyli Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, no Łódź wpada do tej... Generalnie jest tak, że nie mamy tutaj żadnej kryształowej kuli i jak będzie, to nie wiemy. Czynniki, o których wiemy na pewno, jest to, że liczba gruntów w centrum miast, te wszystkie, które wymieniłaś, spada drastycznie, a nawet jeżeli są dostępne, to olbrzymie problemy legislacyjne z pozyskaniem pozwolenia na budowę czy warunków zabudowy wydłużają to. Wspomniałaś również, że deweloperzy zaciągnęli hamulec ręczny, czyli będzie luka podażowa, plus inflacja. No nie chciałbym tutaj się wypowiadać, jaka ona jest, ale możemy spokojnie przyjąć, że wynik dwucyfrowy mamy gwarantowany, ale pewnie będziemy się ocierać o 16-17%. Prognozowany jest wzrost płacy minimalnej chyba już o 700 zł. I okej, ceny materiałów spadły, ktoś ostatnio zauważył, cena stali spadła, ale ona spadła z ceny 9 tysięcy na 4850. 3 miesiące temu była 4 tysiące, więc te ceny materiałów fajnie by było, jakby się ustabilizowały. Jak się zachowa rynek nieruchomości, nie wiemy. Wiemy, że ciągnie go wynajem, wiemy, że stopy procentowe poszły do góry, wiemy, że inflacja jest cały czas wysoka i jeszcze będzie, więc rynek... No i jeszcze dochodzi napływ Ukraińców, tak? Częściowo będzie musiał gonić to, co się dzieje na rynku, tak? Jeżeli wszystkie towary w Polsce drożeją, to ciężko przewidywać, żeby jeden czynnik nagle taniał. No, a nie ma tutaj żadnego produktu dzisiaj dostępnego, który byłby tańszy dzisiaj niż wczoraj. No, nie ma takiego produktu. No, ale przede wszystkim należy spojrzeć na całą grupę, oprócz podażowej, na grupę popytową, bo te potrzeby się zmieniają, można powiedzieć, prawie z dnia na dzień. Bo pomimo tego, że jesteśmy na rynku nieruchomości i z reguły ten rynek był stabilny, to obecne zmiany odnośnie całej sytuacji światowej, rynkowej, te zmiany są tak dynamiczne, że te potrzeby też klientów się zmieniają. Więc musimy iść za tymi potrzebami i wyszukiwać takich produktów, które obecnie cieszą się największym po prostu zainteresowaniem. A jakie mieszkania według Was cieszą się w tym momencie największym zainteresowaniem? W COVID-zie mieliśmy ten przestrzał między 55 a 70, bo chodziło o wydzielenie dodatkowej przestrzeni do pracy. Ludzie mieszkający w domu pracowali, jednocześnie dzieci pracowały. Jakie teraz mieszkania Wam się sprzedają? W jakim metrażu? Ja mogę tylko powiedzieć, że wiemy, co jeszcze się nie cieszy z zainteresowania, a za chwilę się będzie cieszyło, bo jeszcze ci klienci, którzy za chwilę kupią te nieruchomości, są tego nieświadomi. Mianowicie są takie układy u deweloperów, które się bardzo kiepsko sprzedają, na przykład 56 metrów, 2 pokoje, cena całkowita dosyć wysoka, ale gdyby spojrzeć na taki układ mieszkania w drugi sposób, od drugiej strony, możemy go podzielić, dogadując się na wstępnym etapie z deweloperem, żeby wprowadzić odpowiednio piony wentylacyjne i mamy lustrzane odbicia mniejszych mieszkań, dzięki czemu klienta, którego jest dużo na rynku, mówimy o inwestorach zakupujących mieszkania na wynajem, cena za metr kwadratowy stanie się na tyle atrakcyjna, że stopa zwrotu może się zdecydowanie zwiększyć i dzięki temu zainteresowanie tymi mieszkaniami może być niesumiernie bardziej istotne. No dobrze, to na koniec jeszcze pytanie o Waszą książkę. Jakie znaczenie ma zatem cena na rynku pierwotnym? Cena dla każdego kupującego jest istotnym czynnikiem. No nie możemy powiedzieć, że idziemy kupić mieszkanie, czy ono kosztuje 10 tysięcy czy 11 tysięcy za metr, to dla nas nie jest istotne. Oczywiście przykładamy do tego wagę, ale jest to drastycznie inne spojrzenie niż w przypadku rynku wtórnego. Jak idę na rynek wtórny i mamy na przykład dzielnicę Rataje w Poznaniu, gdzie mieszka około 160 tysięcy osób, średnia cena, wszystkie bloki są podobne, jest 8 tysięcy, ja wiem, że kupię 25% taniej, no to z dużym prawdopodobieństwem zrealizuję flipa na rynku wtórnym, bo jestem poniżej rynku.
wtórnego, poniżej średniej. Na rynku pierwotnym jeden blok może kosztować 20 tysięcy, drugi obok może kosztować 10. Średnia cena nam daje 15 tysięcy. To znaczy, że na tym stracimy, a na tym zarobimy? Nie. Indywidualne cechy nieruchomości, tak jak jakość dewelopera, układ mieszkania, kondygnacja, powierzchnia, lokalizacja, dostęp do usług, wiarygodność tego dewelopera, doświadczenie i wiele, wiele innych ma wpływ na to, że cenę bierzemy pod uwagę, ale nie jest to punkt, o który decyduje, kupuje czy nie kupuje. Jest zespół innych czynników, z którymi warto się zapoznać, zanim podejmiemy decyzję zakupową. Tak samo proces negocjacyjny, też jak wspomniałem wcześniej, odbywa się w zupełnie inny sposób. Warunki w umowach są inne, to też wszystko wpływa na tą finalną cenę mieszkania na rynku pierwotnym. Dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi był zespół Flipa na Pierwotnym, czyli Patryk Sołtysiak, Maciej Welman, a my Was pozdrawiamy serdecznie z największej konferencji nieruchomościowej w Polsce, Maraton WIWN, 9. edycja. I tak jak powiedziałam, moimi gośćmi i rozmówcami byli prelegenci na maratonie, czyli Patryk Sołtysiak, Maciej Welman. Dziękujemy również za uważne wysłuchanie naszej prelekcji. Bo widzę, że tutaj... Dziękuję bardzo.